Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Upał jakby lekko zulżał, więc śmigam w tej chwili do Krakowa, gdzie mam nadzieję, jak wszystko pójdzie dobrze, kupię swoje pierwsze mieszkanie. Uff, jak pójdzie dobrze. I dotarłem do Krakowa i tutaj zaraz jest notariusz, do którego idę. I teraz historia tego mieszkania jest bardzo ciekawa, ponieważ cały czas myślałem, że będę kupował troszeczkę inne mieszkanie. Natomiast po oglądaniu kursu Szkoła Najmu, tygodnia strategii, pomyślałem sobie, dobra, jaka jest moja strategia? No moja strategia jest taka, że w sumie fajnie byłoby mieć mieszkanie na wynajem, natomiast nie chcę go szukać, nie chcę nim zarządzać, nie chcę robić innych rzeczy. Więc od słowa do słowa udało się wynająć firmę, którą też jeden z udziałowców jest Damian, żeby znaleźli mi mieszkanie i żeby też się wyremontowali. Umowę, którą mam z Damianem, jego spółką, przeanalizował mój prawnik. Oferta jeszcze trafiła do Darka i do Pawła, dwóch inwestorów, z którymi współpracuję z Warszawy, więc wszystko zostało sprawdzone na mum, cycyk, no i dzisiaj idę podpisywać akt notarialny. Tak więc stało się, panie i panowie, właśnie kupiłem swoje pierwsze mieszkanie przy pomocy tych oto tu przystojnych mężczyzn. Tego pana chyba nawet znacie, tego pana jeszcze nie znacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim pan jest i czym pan się zajmuje? Piotr Niedzielski, wspólnie z Damianem i dwoma innymi wspólnikami prowadzimy firmę Gedeus. W tym momencie dostarczamy mieszkania inwestorom na rynku krakowskim, w przyszłości na inne miasta Polski. Czekamy na Warszawę. Tak więc pierwsze mieszkanie, zaraz jedziemy jeszcze je obejrzeć, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze go nie widziałem. Będzie za chwileczkę. Będzie dobrze. Będzie zdziwienie. Jest bardzo dobrze. I już jesteśmy. Mariana Słoneckiego 3. Tak. Tada! Tak więc mieszkanie jest do kapitalnego remontu i tutaj firma Gedeus będzie nad tym pracowała. Więc mieszkanie jak mieszkanie, trzeba wszystko mieć. Teraz będziemy pracowali chyba nad oknami, tak? Tak, zaczniemy od wymiany okien, od zamówienia okien. Tu będziemy mieli dwa pokoje w tym miejscu. Tam jest jeszcze krótkie zwiedzanie, więc mamy łazienkę. Nagrywam, bo potem będziemy już robili metamorfozę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wszystkim. Więc mamy łazienkę. Mamy toaletę. Mamy pokój numer 1. Akurat ten pokój jest całkiem przyjemny, bo też ma fajny widok na ogródki. Wychodzimy z pokoju. Mamy przedpokój. Pokój numer 2. Bardzo ładny pokój. Nawet telewizor został, cudowny. Szafy, które wylecą. W tym miejscu pewnie zostanie kuchnia. Tak przynajmniej twierdzą eksperci. Pokój numer 3, który chyba był kuchnią, ale już nie jest kuchnią. I pokój numer 4. Dobrze naliczyłem? 4 i 5. Bardzo duży pokój. Z trochę mniej przyjemnym widokiem, natomiast widok, są drzewa. Jesteśmy jeszcze w piwnicy, idziemy jeszcze zwiedzić piwnicę, żeby znaleźć. Nie, to nie tu. Jest 7-3 i nie jest zamknięte, więc jeszcze mam też piwnicę. A, nic ciekawego. Nie za dużo, ale. Gary V by to jeszcze sprzedał na Allegro. Tak, Gary V by to sprzedał. Zarabiam 10 tysięcy. Dobra, to wszystko. I już na dworcu, zaraz siadam do pociągu, więc bardzo fajnie, nawet ciekawostka, że jak wychodziliśmy, to już weszła ekipa, żeby mierzyć okna. Więc wszystko się dzieje bardzo szybko, więc wracam do Warszawy i jeszcze porozmawiamy dzisiaj przez chwilę o zaufaniu. Więc jak jest z tym zaufaniem? Więc moim zdaniem w tematach biznesowych, jakichkolwiek innych dookoła
robienia wartości jednej lub drugiej osoby, nie uda się zrobić niczego wielkiego bez zaufania. Zaufanie jest zawsze potrzebne, nie uda się wszystkiego zabezpieczyć umowami. Oczywiście sprawdzajmy te umowy, po to są prawnicy, po to są znajomi, po to są eksperci, by sprawdzać, natomiast to zaufanie jest bardzo ważne. Natomiast taka najważniejsza zasada, którą ja się kieruję, staram się robić biznesy i staram się robić inwestycje i inne rzeczy z ludźmi, których znam, którzy w jakiś sposób mnie nie zawiedli, z którymi łączy nas jakakolwiek relacja. Dlatego też na przykład fajnie mi się pracuje z osobami, które były w czymś takim jak Miro Bull Mafia, nadal jest Miro Bull Mafia, ale osoby, które dołączyły w tamtym roku i zaczęły mnie wspierać na platformie Patronite, już tego nie ma, natomiast poznaliśmy się, bo byliśmy z sobą na live'ach i tak dalej i teraz z niektórymi osobami pracuję na codziennych, czasami tygodniowych odcinkach czasu, więc pracuję z ludźmi, których znam, dlatego o wiele chętniej wolę też pracować z kimś, kogo znam, kto nawet nie jest tak dobry, jak z kimś, kogo nie znam, a niby jest dobry. To jest taka moja zasada. Natomiast staram się ufać wszystkim by design. To znaczy, że kogoś poznaję, ufam, że ta osoba ma dobre intencje i to pozwala nam zaprowadzić w niesamowite miejsca. Jest to trudne, bo każdy się przyjedzie, ja już się przejechałem parę razy, natomiast nie możemy przysłonić z siebie tym, że jedna osoba czy dwie osoby, które zawiodły, świadczą o tym, jak wygląda całe społeczeństwo. Ludzie są dobrzy i zazwyczaj, prawie w 100% wypadku, chcą również nam pomóc. Jeżeli potrafimy sobie do głowy to włożyć, nasze życie będzie wiele fajniejsze. Tak więc, moi drodzy, poziom pierwszy, zadania mieszkanie na wynajem, zrobione. Mam swoje pierwsze mieszkanie, w którym właśnie trwają prace. Może nie w tej chwili, ale ogólnie. Dzisiaj się zaczęły. Tak więc dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję firmie Gedeus za wsparcie w całym procesie. Bardzo się zaskoczyłem tym całym procesem, jak to dzisiaj wyglądało. Pozytywnie. I co jest ważne, jutro organizuję webinar w temacie robienia kursów online. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, czego się nauczyłem, robiąc 10 kursów online w tym roku, to zapraszam fabrykakursów.pl. Link poniżej, nie będzie nagrywane, nie będzie drugiej edycji w tym roku, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam, będzie bardzo dużo mięsa. Tak więc, ciekawy dzień. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.